Dlatego tak myśmy to wali, wie pan, proszę pana, bo to było miejsce Polski, wie pan, Polaków, wie pan, jako tam, wie pan, ten cud. No po prostu, no nie ma takiego, nie ma, po prostu się nie zachował. Trzymajcie się. Bo u nas, w naszych tronach w lesie, niedaleko Łomży. To jest nasz taki, jaki powinien być Zawisza Czarny dla kurpiu, wie pan. Proszę pana, rzecz bardzo ważna. Fakt autentyczny z potopu szwedzkiego. Szwedzi dostali takie lanie pana w Puszczy Kurpiowskiej, proszę pana, że salwowali się, proszę pana, król ledwo uciekł, proszę pana, bo powiedział, żeby się was nie prosili, to nie wchodźcie. A, jeszcze z papierem? No tak, dobrze. Tak? Nie, można od...
Czytajmy sobie przewodnictwo świętego Pawła apostoła do Koryntian. Wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Tak. Czy chcecie pokazywać sobie coraz większy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę i wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania dzisiaj ponowione i zasłużyli na życie wieczne. Czcigodni małżonkowie, przyjmijcie krzyż Chrystusa, znak Jego zwycięstwa. Bóg, który was prowadził od czasu waszej młodości i w podeszłym wieku was nie opuści. Wpatrzenie w krzyż Zbawiciela, dążcie wytrwale do wyznaczonego nam kresu, którym jest Jezus Chrystus. Do Niego należą czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków.
Pomnażaj ich miłość, utrwalaj między nimi w pokoju, aby razem